Siemaneczko tutaj wszystkim, witam wszystkich moich widzów. Dzisiaj taki luźniejszy odcineczek, ale żeby nie przegapić następnych materiałów, jeśli tego nie zrobiłeś, to subskrybuj ten kanał, zostaw dzwoneczek, komentuj, czy się podoba, czy się nie podoba, co zmienić, co chcecie na tym kanale. Piszcie normalnie w komentarzu i zaznaczam, dziękuję Wam za mega wsparcie. Dziękuję za te pozytywne komentarze. Dziękuję, naprawdę dziękuję. Dajecie mi takiego kopa, takiego napędu do treningów i do tego, żeby iść cały czas naprzód i nie patrzeć wstecz. No i zostaw łapkę w górę. Jeśli materiały się podobają, cały czas, bo właśnie chcę się postarać, żeby te filmy były regularne. Ostatnio na materiale powiedziałem, że czy chcecie kulinarne przygody z młodym ninją, czy kuchenne rewolucje, to nie sądziłem, że tyle osób będzie na tak. Ale takie materiały powstaną, jak będę wchodził na masę, czyli po zawodach. Po zawodach mam zamiar troszkę odpocząć, w końcu sobie odpocznę. Nie odpocznę tak, że po zawodach i znowu zacznę trenować, tylko po prostu mam taki zamiar te 3-4 dni po prostu pełny chill, w ogóle nic nie robić, psychicznie i mentalnie, fizycznie sobie odpocząć od ciężarów i sobie pojeść. Takie 3-4 dni mi wystarczą i potem zaczynamy pełną, wartościową, suchą masę robić, czyli skupiając się na jedzeniu, gdzie wszystko będę Wam nagrywał na YouTubie, co podjadam, co będę jadł, żeby te buły rosły. Więc tak, dzisiejszy temat tego odcinka to jest to, co dużo osób pyta. Młody ninja, powiedz coś na temat Twojego brata Jarka. Co się z nim dzieje? Co tam u niego słychać? Czemu nic się nie wypowiadać? Odbywasz. Dzisiaj byłem na widzeniu u brata Jarka i coś Wam przekażę od Jarka. Po pierwsze, trzyma się naprawdę dobrze, ma dalej formę na wysokim poziomie, codziennie ćwiczy, u niego się to nie zmieniło, cały czas ta zajawka do treningów jest, trenuje, cały czas ćwiczy i sobie daje radę. Kazał Was mega pozdrowić i dziękować za każde wsparcie w komentarzach, jakie dajecie i ciepłe słowa. I jak ja mu powiedziałem o tych zawodach, że startuję na WNBF, to tak się ucieszył, taką motywację mi dał, że no ciężko mi to opisać, ten jego wyraz twarzy, jak dowiedział się, że startuję na tych zawodach, powiedział, że mam wygrać i pokazać formę, której jeszcze nikt nie widział i nie chcę go zawieść, bo on był moją motywacją, jest i będzie moją motywacją. Nie ogólnie treningowo czy coś, tylko po prostu ogólnościałowo, że życiowo, że w różnych trudnych sytuacjach czy przeciwności losu potrafił sobie poradzić, tą formę trzymać i iść cały czas do przodu. Pomimo go, że go skreślali, krytykowali, on szedł. I to jest właśnie motywacja, żeby się nie poddawać. Ja nie mam zamiaru się poddawać. Jak wiecie, ci co są na bieżąco w internecie, od jakiegoś czasu tam brata pomawia pewna osoba, która siedzi na live'ach i każdego krytykuje. Każdego, który jest lepszy, który coś osiągnął, coś ma więcej. Obojętnie, on każdą osobę krytykuje. Ja tej osoby nie będę promował na swoim kanale. Myślałem że kiedyś, że to jest normalny człowiek, ale to nie jest normalny człowiek, tylko to jest ciężko określić, a nie chcę tu wyzywać, obrażać i poniżać, ani przeklinać. Nie chcę dawać mu też atencji. Ale stali widzowie wiedzą, o kogo chodzi. Ta osoba na kilku live'ach wypowiada się na temat brata Jarka, za co siedzi, jak go nazywali kiedyś. I wiecie co? To jest typowo oczernianie, pomawianie. Brat powiedział, że jak wyjdzie, przedstawi Wam całe papiery i białko, za co konkretnie siedzi. I zobaczycie, jak ta osoba na live'ach pomawia, oczernia i mówi Wam nieprawdę. No bo teraz brat Jarek nie ma jak się bronić, no bo jak ma się wypowiedzieć, jak mam Wam to pokazać, skoro on teraz wiadomo, gdzie jest.
a tamta osoba na live buszuje i mówi, że ma informacje od tego klawisza, od tamtej osoby, że to są pewne źródła. Słuchajcie, to jest typowe pomawianie. Brat powiedział, że mamy się nie przejmować, ja mam się nie przejmować i nie dawać się w dyskusję z taką osobą jak ta, bo prędzej czy później życie pokara tą osobę. I brat jak wyjdzie, wszystko wam przedstawi i naprawdę nie martwcie się, wszystko u niego dobrze, trenuje w 200% dzień w dzień. Jak ja zobaczyłem go, sam widok mojego brata daje mi taką motywację, że to jest szok. Więc nie chcę go zawieść na tych zawodach. Nie chcę go zawieść i nie zawiodę. Obiecuję. I to na tyle na temat brata. Myślę, że nie będziecie więcej pytać. Przepraszam. Nie będziecie więcej pytać. Naprawdę ma się dobrze. I teraz tak. Moje zawody. Zostało równe 7 dni. 7 dni. Nie ma co szaleć ciężarami. Zostało mi doszlifować pozowanie, różne pozycje, różne kąty, wiecie, żeby jak najlepiej się zaprezentować na scenie, żeby lipy nie odwalić i nie zawieźć brata. I przede wszystkim mamy, która mi te posiłki robi, za co jej dziękuję. Teraz będzie najgorszy okres 7-dniowy przed zawodami, bo jeszcze muszę kilo półtorej zbić, żeby się zmieścić w tej niższej kategorii. I w tym tygodniu będą naprawdę lekkie treningi, ale do typowego zmęczenia, żeby wypłukać glikogen z mięśni. Glikogen z mięśni po to, żeby potem przed zawodami się nim nabić węglowodanami, żeby na scenę wyjść taki pełny. Wiecie o co chodzi. Więc te pierwsze 3 dni, czyli poniedziałek, wtorek, środa lub wtorek, środa, czwartek, będziemy robić treningi. Jak będzie możliwość na siłowni nagrania takiego czegoś, to nagram, pokażę wam jak to wygląda. To wyglądają treningi z zapasem, mega zapasem, na lekkich ciężarach, ale na dużej liczbie powtórzeń, żeby wypłukać ten glikogen. Jak to ogólnie wszystko będzie wyglądać, no to wszystko będę w materiałach pokazywał, jeśli będzie taka możliwość. Bo naprawdę, ludzie chcą materiałów, vlogów, ale nigdy nie mam takiej możliwości, bo chcę nagrywać, a tu ktoś się pałęta, ktoś tu chodzi, wiadomo, to jest miejsce publiczne, nie mogę im tego zabronić. Ale jakbym miał kamerzystę, to wiadomo, kamerzysta stanie, bierze telefon i nagrywa. A ja, jak jestem sam, postawię telefon, jakaś osoba chce ćwiczyć, no to wiecie, trzeba telefon przestawić, bo nie chcę ludziom przeszkadzać. To jest miejsce dla wszystkich. To nie jest tak, że ja postawię telefon, hura, bura i zakaz chodzenia. Nie. To jest miejsce publiczne, tu każdy może chodzić i każdy ma prawo robić, co chce na tej siłowni, a nie, że pan i władca sobie przyszedł i chce kamerować, to nagle nikt nie ma ćwiczyć. Trzeba szanować każdą osobę na siłowni, bo każda osoba chodzi na siłownię po to, żeby poćwiczyć. I tak. Teraz staram się bardzo dużo wody pić. Bardzo dużo wody. 5 litrów ponad. To jest dużo, a zarazem mało, bo to wiecie, butelkę na ekstra wyeksuję na siłowni, po siłowni, tam gdzieś po obiedzie. Te 5 litrów jestem w stanie wypić, tą herbatę z pokrzywy, bo pamiętajcie, więcej wody pijemy, więcej ją wydalamy. Jeszcze co z tym odwodnieniem, to jeszcze będę wszystko wiedział, co i jak, ale to wszystko będę wam w materiałach mówił. I to. Suplementy bez zmian, których nie biorę, jedynie co to biorę, to kreatyna i ashwagandha przed snem. I czela Mag B6 przed snem. Taka podstawa, więcej nie potrzeba. Więcej nie potrzeba, samo jedzenie. Teraz tylko 600 gram indyka dziennie. 100 gram ryżu, podzielone to na 4. No i śniadanie, 100 gram borówek, 8 białek jajek. I od poniedziałku będziemy troszeczkę zmieniać to. Ale jak to będzie wyglądać, to tak jak powiedziałem wcześniej na materiałach, będę to o wszystkim opowiadał. Jak widzicie, tam większość mówi, że zmęczony po twarzy, energii nie ma. No ale
Ja przykładam się do tego 100%. W 100% się do tego przykładam. Nie martwcie się o mnie, naprawdę. Ja się świetnie czuję. Jestem cały czas szczęśliwy i to sprawia mi frajdę. To mi sprawia frajdę, bo robię coś, co lubię. Coś, co lubię. Wiecie, o co chodzi? To nie jest tak, że kurde, muszę rano wstać, iść na siłownię, no bo trzeba formę robić. Nie, ja zapierdzielam na tą siłownię, żeby tą formę robić, bo jak chcę. Chcę tą formę robić, a nie narzekać. I dużo osób też pyta, czy jest możliwość zrobienia ze mną treningu? Gdzie mieszkam? Skąd jestem? Odpowiadam w tym materiale, że tak. Kto chce, może ze mną trening zrobić. Przecież ja się nie ukrywam. Kto chce, tylko po zawodach. Teraz naprawdę nie jestem w 100% aktywny w takim sensie, że to nie jest moje te 5 minut, gdzie mam wenę, siłę, wytrzymałość, bo jednak przez tą liczbę kalorii i niską ilość węglowodanów, no to nie mam tej mocy. To chcecie ze mną robić trening, to z osłabionym człowiekiem, jak będę na fali po zawodach, jak najbardziej. Szelce Opolskie, siłownia HKT. I zaznaczam, ja też pracuję na dwie zmiany, to nie jest tak, że ktoś sobie przyjedzie o tej godzinie, a ja mam z pracy się urywać na trening. Po prostu, jak będę na treningu, chciałbyś ze mną poćwiczyć, padaj, rób ze mną trening po mojemu i zobaczysz, czym to się je. I naprawdę gwarantuję ci to, że nie ćwiczyłeś z nikim innym, tak jak ze mną, bo jeśli chodzi o treningi, to ja mam obsesję na temat treningów i u mnie na treningu się nie opierdziela, tylko się ćwiczy. Tak jak kiedyś się ćwiczyło, że jak się przychodziło na siłownię, to się ćwiczyło. Dlatego ja też się na siłowniach wyróżniam. No i niektórzy się patrzą na mnie, co to odwala. Ja przychodzę na siłownię poćwiczyć, a nie gadać. A potem się pytają, skąd te efekty? No te efekty są z ciężkiej pracy. I tak sobie myślę, po zawodach, jak robić będę masę, to wiecie, jak moja dieta wyglądała. Starałem się trzymać ilość węglowodanów tyle, ile powinienem i ilość białka. I tak sobie myślę, żeby tą masę zrobić w większości zdrowo. Że wiecie, policzyć co i jak, zwiększyć kalorykę, no policzyć i na zdrowej żywności, jaką formę zbuduję. Ale z rozsądkiem, nie, że taki rygor i będę musiał jeść od A do Z wszystko zdrowe, tylko po prostu przekładając to 70% dobre, a 30% takie wiecie, słodkości, fast foody, żeby w depresję nie popaść. A na masie ja staram się, żeby kaloryka była duża. Nic się u mnie nie zmieni, dalej będę surowe jajka pił, pomimo to, że mnie krytykują. Ja od dziecka piłem za jakiś czas jajka surowe i teraz tak samo będę pił. I chyba to na tyle w tym materiale. To, co miałem powiedzieć, to powiedziałem. Czuję się świetnie, pomimo to, że jestem zmęczony. A wy trenujcie. Pompa musi być. Piszcie. Piszcie w komentarzu. I naprawdę zachęcam wbijania na Instagrama, Młody Ninja 24, zostawiania followa i mega się cieszę za wasze wsparcie. To jest piękne, że mam ludzi, którzy mnie wspierają i chcę dawać siebie jeszcze więcej na tych materiałach, na treningach, żebyście zobaczyli, że moje słowa nie idą w las, tylko słowa zamieniam w czyny, bo jest dużo osób, którzy gadają, a mało działają. A ja chcę mało gadać, a działać jak ile się da. I teraz dla moich widzów, dawno tego nie robiłem, ale zrobię salto. Czy się uda, czy nie, zobaczymy. I tak zakończymy dzisiejszy materiał. Zrobimy sobie salto do tyłu. Także, jak widać, sprawność jeszcze jest. Widzimy się w następnych materiałach. Do zobaczenia i zdrowia wszystkim życzę.